Cześć, dzień dobry, witam Cię na naszym kanale dotyczącym czasu pracy kierowców. Dzisiaj kontynuujemy temat ewidencji czasu pracy. O ewidencji czasu pracy mówiłem w poprzednim naszym filmie. Warto, żebyś tam niżej znalazł opis do tego filmu i go zobaczył. Dyżur kierowcy, co to jest i jak go rozliczać. Zaczniemy sobie od chwilki teorii, żebyście zobaczyli, żebyś zobaczył, skąd się ten dyżur bierze, dlaczego powinniśmy warto go ewidencjonować, a potem na przykładzie programu Fortrans pokażę Ci kilka przykładów. Startujemy. Dyżur kierowcy. Co to takiego jest? Jak ten dyżur kierowcy powinien być rozliczany? Zacznijmy sobie od definicji okresów gotowości, dyspozycyjności bądź dyżuru. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 165/2014 z 4 lutego 2014 roku. Ważne, żebyś sobie zapisał to rozporządzenie i w chwili wolnej do niego wrócił. Ono w artykule 34 punkt 5 dotyczącym obowiązków kierowców mówi o tym w punkcie trzecim, że pod symbolem, i tu masz symbol koperty, tej przekreślonego kwadraciku, okresy gotowości zgodnie z definicją w artykule 3 litera B dyrektywy 2002/15/E kierowca ma ustawiać na tachografie. Jest to jedna z czynności na tachografie, którą kierowca ma obowiązek ustawiać. Czyli mówi o tym dyrektywa, rozporządzenie, przepraszam, Parlamentu numer 165/2014. Natomiast definicja tych dyspozycyjności, tych okresów gotowości jest w dyrektywie 2002/15/WE. Oczywiście oprócz dyżurów, dzisiaj rozmawiamy akurat o dyżurach, kierowca na tachografie powinien jeszcze zaznaczać pod symbolem kierownicy czy kółka okres prowadzenia pojazdu, pod symbolem młoteczków czas pracy, pod symbolem łóżeczka okresy odpoczynku. Dzisiaj skupiamy się tylko i wyłącznie na dyżurach. Okresy gotowości zgodnie z tą dyrektywą to są okresy, podczas których pracownik wykonujący pracę w trasie nie jest zobowiązany pozostawać na swoim stanowisku pracy, ale musi być dostępny, aby odpowiedzieć na każde wezwanie pracodawcy. Okresy, i to jest ważne dosyć, okresy i ich przewidywana długość będą z góry znane przez tego pracownika, przez tego kierowcę. Kolejna funkcja, kolejne pojęcie to towarzyszenie pojazdowi transportowanemu promem lub koleją, gdy nie ma koi lub kuszetki. Najczęściej, pewno o tym najczęściej słyszałeś i wiesz, że prom albo pociąg na tachografie kierowca ma ustawić zawsze, kiedy pojazd jest transportowany właśnie tym promem bądź koleją, ale tylko wtedy, kiedy kierowca ma dostęp do koi lub kuszetki. Jeżeli kierowca nie ma dostępu do koi lub kuszetki, wyraźnie o tym mówię, to jest dyspozycja. Okresy wynikające z zakazu ruchu. Jeszcze może do wcześniejszego punktu. Oczywiście tak być powinno. Taka jest praktyka. Okresy wynikające z zakazu ruchu. Oczekiwania na przejściu granicznym. Podczas jazdy w załodze, w zespole. To jest najczęściej używana funkcja, jeżeli chodzi o dyspozycyjność. Czyli podczas jazdy dwóch lub więcej kierowców, ten drugi kierowca i kolejni kierowcy, którzy siedzą obok, są w danej dyspozycji ustawie pozycyjnej. I oczekiwanie na załadunek lub rozładunek, jeżeli jest znany czas jego trwania. Oraz ostatnia funkcja, czas spędzony na dojeździe do miejsca postoju pojazdu lub powrotu z tego miejsca, jeżeli pojazd nie znajduje się ani w miejscu zamieszkania kierowcy, ani w bazie pracodawcy, w której kierowca zwykle rozpoczyna pracę. I najczęstsze przypadki będziesz miał wtedy, kiedy dowozisz swoich kierowców, na przykład busem firmowym, do samochodów, które zostawiasz wcześniej, nie wiem, na terenie Niemiec, Francji albo Szwecji. To dowożenie kierowcy i tak samo powrót tych samochodów, kierowców do Polski, do bazy bądź do miejsca zamieszkania, nie jest okresem odpoczynku. Jeżeli oni są dowożeni przez kogoś z twojej firmy, będzie to okres pozostawania w pozycji gotowości. Przechodzimy już do polskiej ustawy o czasie pracy kierowców 2004 roku. Tutaj ta ustawa w artykule 7 też wyraźnie mówi jedną ważną rzecz. Do czasu pracy kierowcy nie wlicza się
czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy. W poprzednim filmie próbowałem Cię przekonać do tego, że naprawdę bardzo ważne jest prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy. Żeby nie dochodziło do takich sytuacji, gdzie wszystkie czynności na tachografie są zaliczane do czasu pracy, bo tak nie jest. O tym mówi właśnie ten artykuł 7, który dalej w dalszych punktach wymienia jeszcze oczywiście nieusprawiedliwione postoje w czasie prowadzenia pojazdu, dobowy nieprzerwany odpoczynek i inne przerwy w pracy, o których mówiłem Ci w poprzednim filmie. Dzisiaj skupiamy się tylko i wyłącznie na czasie dyżuru. Ten dyżur również, co jest ważne, co jest kluczowe w kontekście, potem jak będę pokazywał Ci przykłady, nie jest liczany do czasu pracy. W artykule 9, dalej jesteśmy w ustawie o czasie pracy kierowców, czasem dyżuru jest czas, w którym kierowca pozostaje, i to jest ważne, poza normalnymi godzinami pracy, gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, czyli na przykład w samochodzie. Czyli kierowca ustawia dyspozycję na tachografię zgodnie z definicjami i nie jest to, będę o tym jeszcze za chwileczkę mówił, nie jest to dyspozycja wynikająca z jazdy zespołowej. Do czasu dyżuru zalicza się również przerwy przeznaczone na odpoczynek, o których mowa w artykule 13. Tutaj chodzi o przerwy 45-minutowe lub 15 plus 30 na podstawie artykułu 7, czyli przerwy w okresie przerw w prowadzeniu pojazdu. Czyli po 4,5 godzinie jazdy kierowca musi zrobić przerwę w wymiarze przynajmniej 45 minut lub może ją zastąpić, jak wiesz, przerwą dzieloną na dwie części, z których pierwsza trwa co najmniej 15, druga trwa co najmniej 30. I artykuł 13, punkt 1 również mówi o przerwie po 6 godzinach pracy. To jest artykuł, jeżeli chodzi o polską ustawę o czasie pracy kierowców, czyli po 6 godzinach pracy również kierowca musi zrobić odpowiednią przerwę. O tym też proszę. I punkt trzeci, w przypadku gdy pojazd jest prowadzony przez dwóch lub więcej kierowców, czas nieprzeznaczony na kierowanie pojazdu jest czasem dyżuru. W artykule 9 dalej mówimy, ustawodawca mówi o tym, że czas dyżuru nie może być wliczany do przysługującego kierowcy dobowego nieprzerwanego odpoczynku. No to jest logiczne. Bardziej nas interesuje punkt 5 teraz i punkt 6 tego artykułu. Jak płacimy za ten dyżur? Jak powinniśmy wynagradzać? Skoro ten dyżur, jak wcześniej pokazywałem, nie jest czasem pracy, to czym jest? Właśnie czas dyżuru, za który oczywiście należy też kierowcy zapłacić. Za czas dyżuru, o którym mowa w ustępie pierwszym, przypominam Ci, w ustępie pierwszym to był dyżur, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy. Czyli na przykład ustawił sobie, będąc nie w załodze dwuosobowej, ustawił sam jako kierowca w pojedynczej obsadzie, ustawił sobie dyspozycję na tachografie. Teraz ta dyspozycja, za taką dyspozycję, jeżeli ona jest właśnie poza normalnymi godzinami pracy, teraz za tą dyspozycję, za ten dyżur, kierowcy przysługuje albo czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości tego dyżuru, a jeżeli nie masz możliwości udzielenia wolnego za ten dyżur, wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania tego pracownika określonego stawką godzinową lub miesięczną. Płacisz mu normalną stawkę godzinową, to nazywamy, czy ja to nazywam dyżurem 100%, pełną stawkę godzinową. W punkcie 6 artykułu 9 za czas dyżuru, o którym mowa w ustępie 2 i 3, przypominam Ci, że ustęp 2 i 3 mówił o tych przerwach 45-minutowych bądź 15 plus 30, bądź przerwie 30-minutowej lub 45-minutowej z artykułu 12, czyli w godzinach pracy, lub jazda w załodze, te przerwy plus jazda w załodze, będą to dyżury tak zwane 50-procentowe, ustawodawca nazywa to, mówi o tym, że kierowcy wówczas przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach o wynagradzaniu obowiązujących u danego pracodawcy, nie niższe jednak niż w wysokości połowy wynagrodzenia określonego w ustępie 5. Tu jest ta ważna rzecz, gdzie ustawodawca pisze o
przepisach o wynagradzaniu obowiązujących u danego pracodawcy. Więc zwracam Ci po raz kolejny uwagę, jak ważne są zapisy w Twojej dokumentacji wewnątrzzakładowej, w Twoich umowach o pracę z Twoimi pracownikami. By potem nie było wątpliwości w przypadku sporów, w przypadku sprawy w sądzie pracy, w przypadku kontroli z inspekcji pracy, jak i do czego zaliczasz poszczególne składniki, poszczególne okresy, które kierowca ustawia na tachografie. Ważne jest to, że za dyżur 50% nie udzielamy czasu wolnego. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o, no właśnie, to co Ci pokazałem, to był live, który miał być 14 maja o godzinie 13, a który to live się nie odbył z problemów dźwiękowych, z powodu problemów dźwiękowych. Ale nagrywam Ci, tak jak obiecałem, tą informację o dyżurach po to, żebyś mógł wiedzy. Dzisiaj też odbył się webinar dzisiaj. 14 maja o godzinie 13 odbył się webinar. Webinar nie jest opublikowany nigdzie, natomiast to nagranie robię specjalnie dla Ciebie, żebyś od dyżurów lepiej poznał. Dobrze, to przejdźmy teraz, pokażę Ci teraz przez chwilę kilka praktycznych wskazówek, kilka praktycznych rzeczy, jak ta ewidencja czasu pracy, jak ten dyżur w ewidencji czasu pracy powinien wyglądać. Przejdziemy sobie od razu do programu Fortran. Jak wiesz, ja się zajmuję wielu lat szkoleniami, wdrożeniami, między innymi oprogramowania Fortran. Zrobię sobie jednak małą, a nie dużą, bo cię wchłaniał. Ja nie jestem ważny, ważne jest to, co będę pokazywał. Zobacz sobie na przykład, na kilka przykładów. Zobacz sobie na dzień 7 stycznia w poniedziałek. Tutaj kierowca rozpoczął pracę o godzinie 9:40. Zakończył tą pracę o godzinie 20:18, czyli wszystkich aktywności kierowca miał 10 godzin i 30. Z tego tu było 36 minut odpoczynku, było 12 minut odpoczynku, tu było 2 minuty. Teraz pytanie właśnie brzmi, do czego zaliczyć te okresy odpoczynku? Ten na przykład 36-minutowy i ten 52. Teraz jak dobrze pamiętasz z prezentacji, można to zaliczyć, a też zrobić inaczej, ale można to zaliczyć na przykład do czasu dyżuru, czyli mogą to być przerwy, te wynikające z artykułów, które kierowca był zobowiązany zrobić, czyli przerwy co najmniej nowe bądź 15, bądź 30 pracy. I teraz w ewidencji czasu pracy, jak Ci pokażę ewidencję czasu pracy, to mimo, że ten kierowca 7 stycznia miał aktywności 10 godzin i 38, to na ewidencji czasu pracy w dniu 7 stycznia zwróć uwagę, że czas płatny dla tego dnia wynosi 9 godzin i 2 minuty, a nie 10 godzin i 30. Czego? Dlatego, że zgodnie z ustawą, między innymi te czasy odpoczynku, w tym przypadku była to godzina i 6 minut. Akurat tak ta firma, na przykładzie której pokazuje Ci to rozliczenie, tak sobie ustawiła oprogramowanie. Czyli każda przerwa, najmniej 15-minutowa, 15 plus 30 bądź 40, wynikająca z tych artykułów 15-27, została zaliczona do czasu dyżuru. Oczywiście z tych dwóch przerw, skoro pracownik tego dnia pracował najmniej 6 godzin, w pierwszej kolejności należało mu zaliczyć 15 minut czasu pracy przerwy. I to zostało zrobione. Natomiast pozostałą część odpoczynku zaliczyliśmy w przykładzie w tym ustawieniu, w tej koncepcji przedsiębiorcy zaliczyliśmy do czasu dyżuru 50%. Ty jeszcze, jak pamiętasz slajdów, pokazywałem Ci również, że do czasu pracy nie wliczają się nieusprawiedliwione postoje, ale to jest temat dzisiejszego filmu, dzisiejszego, a kiedyś powiem, na razie rozmawiamy dzisiaj o jeden ze sposobów, czyli zostały zaliczone do czasu dyżuru. Można to sobie bardzo łatwo podejrzeć na programie Fortran. W podglądzie zdarzeń możemy sobie zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. Widzisz, ta fioletowa kreska u góry to jest plan, czyli wymiar. W tym dniu było zaplanowane 9 godzin i 45 minut.
Przepraszam, jesteśmy 7 stycznia, było zaplanowane 9 godzin i 30 minut. Czas dyżuru, jak widzisz tutaj ładnie z legendy, to jest właśnie część tej pierwszej przerwy, część tej drugiej. Masz 36 minut, z tej drugiej przerwy 15 minut zaliczone do przerwy śniadaniowej. Artykuł 7, czyli przerwy wynikającej obowiązkowej przerwy, którą masz 30 minut. 6, daję ci godzinę 06, ładnie tu. Inny przykład, dzień 8 stycznia, bardzo podobny, 58 minut łóżeczka na tachografie, zobacz teraz jak to na 8 stycznia, masz 30 minut tu, podejrzyj. Pozostałą część masz wydzieloną 15 minut czasu pracy. Akurat ta firma ustawiła sobie pozostałe czynności zaliczane, krótkie postoje, zaliczane do czasu pracy, czyli poszła rękę pracy, na korzyść pracy. To jest oczywiście jeden ze sposobów. Ja dziękuję wszystkich rozwiązań. Pokazuję ci jeden ze sposobów, w jaki sposób można tą ewidencję prowadzić. Już po tych dwóch przykładach, jak widzisz, to jest kolejny dowód na to, jak ważne jest prawidłowe i świadome prowadzenie ewidencji czasu pracy. Żebyś potrafił tą ewidencję prowadzić, to musisz ją też zrozumieć. Wiedzieć, co tu za składniki się pojawiają i dlaczego ten czy inny program zalicza pewne składniki raz do dyżuru, raz do czasu pracy, raz być może do nieuspokojów i tak dalej. Zobacz sobie jeszcze ciekawy przypadek z 9 stycznia, z następnego dnia, gdzie kierowca ustawił na tachografie przerwę 5 godzin i ta przerwa 5 godzin i 7 minut to jest część odpoczynku dobowego. Kierowca skorzystał z przerwy z odpoczynku dobowego, nie tam z odpoczynku dobowego dzielonego 3 plus 9. Co najmniej 3, co najmniej 9. W związku z tym ta przerwa również, czyli odpoczynek dobowy nie jest czasem pracy, więc całe te 5 godzin i zostało wyłączone z pracy. Mimo, że aktywności było 13 minut, 5 godzin i 7 minut zostało w tym układzie wyłączone z pracy. Zobacz na ewidencji stycznia, mimo, jeszcze raz ci pokażę, masz tutaj 15 godzin, 39 minut aktywności od rozpoczęcia. To na ewidencji czasu pracy 9 stycznia masz czasu pracy jest godzin i 2 minuty, w którą masz 3 minut, pokażę ci to na podgląd wydarzeń. To szare pole, tutaj te 5 godzin i 7 minut, to jest OD, czyli odpoczynek dobowy. Zostało to wyłączone z pracy, a ta druga przerwa, znowu część z niej zostało zaliczone jako przerwa 15-minutowa, a część jako dyspozycja procentowa. Omawialiśmy. Jeszcze muszę ci na koniec pokazać ostatni przykład, dyżur 100%. Zobacz, że w tym miesiącu tak naprawdę tylko w jednym miejscu pojawił się ten dyżur. To jest dzień 5 stycznia. Mamy sytuację następującą. 5 stycznia kierowca na tachografię ustawił sobie rano od godziny 5, 2 godziny dyspozycji. To jest dyspozycja w pojedynczej obsadzie. Na końcu dnia ma wpisane 7 godzin dyspozycji w pojedynczej obsadzie. Na przykład wracał, nie wiem, Niemiec. Symulację taką. Wracał sobie z Niemiec busem do Polski. Potem w poniedziałek wkładałem kartę, zrobił aktualny 7 pozycji. Teraz aktywności tutaj jest 14 godzin, jak widzisz. Są tu oczywiście przerwy, są te dyżury, tych jazd jest bardzo mało, bo tych jest tylko te. Teraz na ewidencji czasu pracy mimo 14 godzin aktywności, w dniu 5 stycznia masz policzone 9 godzin i 40 minut pracy. Dyżuru 100% jest tylko 22 minuty. Dlaczego tylko 22 minuty, skoro tam kierowca ustawił tego dyżuru 7 godzin plus 2, 9 godzin i 10 minut? Dlatego, że wcześniej mówiłem też, dyżur, który jest w czasie, w wymiarze, w zaplanowanym czasie pracy, jest wliczany do czasu pracy. Ten dyżur, który wystaje ponad plan, poza planem pracy, jest zaliczany dyżur. Czyli za te 22 minuty daje
stawkę godzinową zaliczoną do czasu dyżuru, a pozostały czas dyżuru wliczył normalnie do czasu. W czasu pracy został tylko wyłączony dyżur 5-procentowy, ten, który wynikł 15,7. To tyle, jeżeli chodzi o dyżury. Będę Ci wdzięczny, jeżeli oczywiście uważasz, że to, co robimy na naszym kanale, jest wartościowe i fajne i dobre. I fajnie by było, żeby też inni się o tym dowiedzieli. To bardzo Cię proszę tam na dole o subskrypcję, o kliknięcie łapki w górę, jeżeli Ci się podobało, o kliknięcie dzwoneczka, żebyś miał przypomnienie o kolejnym naszym filmie. I cóż, polecaj nasz kanał. Ja się polecam również uwadze. Zapraszam Cię również do śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku. Tam chyba też na dole umieścimy link do naszego fanpage'a na Facebooku. Do zobaczenia następnym razem.